przez chwilkę pomódlmy się, oddajmy ten czas Panu i tak niech Pan nas prowadzi przez ten czas. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem żywym, jesteś tym, który działa także i dzisiaj, więc wiemy, że jesteś z nami w tym czasie teraz, kiedy będziemy sięgać po Twoje Słowo. Ty sam jesteś z nami, Ty sam będziesz nas kierował. Taka jest nasza wiara i takie jest nasze wyznanie, więc oczekujemy, że będziesz nas prowadził, że mnie poprowadzisz w mówieniu moich słuchaczy, poprowadzisz w słuchaniu i tak wszyscy jak tu jesteśmy, każdy z nas zabierze coś do siebie od Ciebie dzisiaj. Panie, niech Twój Duch dzisiaj działa w imieniu Jezusa. Amen. Więc gdzieś jakiś czas temu odczuwałem takie i odczuwam w dalszym ciągu pragnienie, aby podjąć się tematu, który jest nam niby tak bardzo znany, aczkolwiek wydaje mi się, że wymaga pewnej aktualizacji. To czasy ostateczne. Podejmuję się tego tematu i mówię szczerze, z wielkim drżeniem do tego podchodzę, aczkolwiek wiem, co się dzieje na świecie. Widzę, co się dzieje i to sprawia, że odczuwam ogromne pragnienie, aby się do tego ustosunkowywać w kontekście Bożego Słowa. Ponieważ świat żyje, my żyjemy, czas leci, dzień za dniem, pewne rzeczy się wydarzają i możemy tak po prostu przechodzić obok, ale warto śledzić te wydarzenia jakby z Bożym kalendarzem. Mieć w ręku Biblię i śledzić to, co się dzieje, a dzieje się naprawdę dużo. Jak widzicie, pojawił się pewien werset i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. I to, ten fragment, uważam za taki fragment przewodni całego cyklu, jeśli oczywiście to cyklem można nazwać, tych wykładów na temat czasów ostatecznych. Tak jak już powiedziałem, będę to robił nie jakoś tak, można powiedzieć, płynnie. Ja będę gdzieś tam się wgryzał w ten czas wolny, jeśli będzie jakiś wtorek mi dany. Ale jak widzicie, jest napisane tak w księdze Ezechiela. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Warto nad tym fragmentem się zastanowić przez chwilkę i będę chciał to za chwilę troszkę bardziej wytłumaczyć, ale uważam, że ten fragment jakby pokazuje nam, albo można tym fragmentem żyć, mówiąc o czasach ostatecznych. Po pierwsze, Pan coś mówi, po drugie, coś się dzieje. O czym dzisiaj tak naprawdę będziemy mówić, o czym będę chciał z Wami, można powiedzieć, porozważać z Wami Boże Słowo. Przede wszystkim będę chciał, tak jak już powiedziałem, ustosunkować się do tej pierwszej frazy. Po drugie, zastanowimy się nad tym, czym jest środek świata, środek ziemi. Będę chciał poruszyć ten temat, ponieważ uważam, że jest to bardzo istotne. Oto wiemy, że właśnie od środka świata Pan Bóg zacznie coś czynić. Coś zacznie się dziać w ostatnich czasach. Tam na środku świata będziemy mogli obserwować pewne wydarzenia. Musimy wiedzieć więc, czym jest ten środek świata. Odpowiemy sobie i na to, na ten termin. Po trzecie, będziemy chcieli rozważyć dzisiaj nieco, dotknąć się tej historii Doliny Suchych Kości, ponieważ myślę, że to jest początek czasów nowożytnych. Tam coś się stało w tej historii z Doliny Suchych Kości, i będziemy chcieli to dzisiaj rozważyć. Powiemy o powszechnym zrozumieniu, a więc o tym, jak powszechnie jest rozumiana ta historia, ale też bym chciał nieco głębiej w nią wejść, aby rozeznać wspólnie z Wami, jakie jest oryginalne znaczenie tej historii. Myślę, że to Was nieco zaciekawi, ponieważ wydaje mi się, że za dobrze tą historię znamy. A to, że ją tak dobrze znamy, sprawia, że trzymamy się jednego nurtu. Rozważymy sobie to w dalszej części tego wykładu. Po czwarte, będziemy chcieli troszkę gryźć się w ten tekst, aby nieco więcej z niego zrozumieć. A więc tak wygląda nasz dzisiejszy wykład. W takiej kolejności będziemy dzisiaj rozważać ten tekst. Będziemy chcieli przejść przez ten wykład. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. A więc jest taki fragment w Biblii, w którym Pan Bóg mówi
zapowiada, że On coś powie i coś będzie wykonywał. Kochani, gdybym mógł podzielić Biblię na dwie części, gdybym zadał takie pytanie albo zadanie każdemu z was albo każdemu z tych, którzy słuchają tego wykładu, pierwsza myśl, pierwszy podział, jaki przyjdzie nam do głowy, to oczywiście Stary Testament i Nowy Testament. Taki podział klasyczny, można by powiedzieć, Bożego Słowa. No tak jest Biblia skonstruowana, że dzieli się właśnie na Stary Testament i Nowy Testament. Ale w kontekście tego, o czym dzisiaj chcę mówić, Biblię można podzielić na inne dwie nierówne sobie części. I zaraz powiem, dlaczego nierówne sobie. Po pierwsze, wiemy, że Biblia składa się z treści, które zostały zapowiedziane i wykonane. A więc można powiedzieć, że Biblia posiada w swojej treści fragmenty, wiersze, proroctwa mówiące o wykonaniu czegoś i gdzieś tam dalej czytamy, że te rzeczy właśnie się wykonały, że te rzeczy już się wykonały. A więc to jest jedna część Biblii. Jest mnóstwo takich wierszy, jest mnóstwo takich sytuacji, takich historii. Oto Pan Jezus stanął i powiedział, że ta świątynia zostanie zburzona. I oto w 70 roku naszej ery świątynia została zburzona, więc zostało coś powiedziane i wykonane. Ale pewnie zauważycie, czytając Biblię, zauważymy, czytając Biblię, każdy z nas na to pewnie zwróci uwagę, że mnóstwo jest takich wierszy w Biblii, które tylko coś zapowiadają. A tu jeszcze jeden fragment, aby podsycić nieco tą myśl. No, zauważmy, Księga Amosa, 3:7, mówi tak. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu sługom swoim prorokom. A więc tak Pan Bóg działa. To jest Jego zasada. To jest Jego świat. To jest Jego wszechświat. On tu wyznacza zasady. I tą Jego zasadą, którą myślę, na której my najbardziej korzystamy, jest to, że On zapowiada coś, zanim coś uczyni. Dlaczego zapowiada, zanim coś uczyni? Uważam, że odpowiedzią jest właśnie ten tytułowy nasz fragment. Abyśmy poznali. Abyśmy poznali. Aby to było dla nas świadectwo. Aby Bóg był dla nas fascynujący. Aby był świadectwem. Aby Jego dzieła były dla nas świadectwem tego, że On jest. Że to, co mówi, to się dzieje. Aby nasza wiara mogła wzrastać każdego dnia w obliczu tych słów, które czytamy, a które się dzieją. I to jest, myślę, że najbardziej budujące wiarę, że czytamy Biblię i możemy pochwalić się tym wobec całego świata, że tak jak jest tu napisane, tak się dzieje. I to jest dla mnie to jest podpora i fundament. I na tym wiem, że mogę budować moją wiarę. A więc zaiste, powiada, tak naprawdę nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Ale tak jak już wspomniałem wcześniej, wyprzedziłem nieco myśli i powiedziałem, że Biblia składa się także z drugiej części. A więc składa się z rzeczy, ze słów, które zostały tylko na razie do tej pory zapowiedziane. I też możemy wyliczać ilości tych wersetów i treści słów, które na razie zostały tylko zapowiedziane, a których realizacji jeszcze się nikt nie doczekał. Powiadam jeszcze, ponieważ ta pierwsza część, a więc zapowiedziane i wykonane, dają nam wiarę i sprawiają, że rodzi się w nas wiara, że to, co na razie tylko zapowiedziane, będzie kiedyś i wykonane. I to jest dla mnie radość. I dlatego mogę spoglądać w przód, jakby śledząc Biblię, w przód, naprzód. Mogę spoglądać jakby w przyszłe lata i mówić z całą świadomością, że tak się stanie, jak jest napisane. Dlatego jest mnóstwo treści. Powiedziałem, że te części są nierówne. Ktoś kiedyś powiedział, pewien biblista, że treści, a więc wierszy, słów ilościowo na temat czasów, w których my żyjemy i czasów ostatecznych jest nawet więcej niż treści
dotyczących czasów życia Pana Jezusa. Więc ktoś to kiedyś policzył, ktoś postarał się, aby to wszystko jakoś policzyć i sprawdzić, jakiej treści objętościowo jest więcej. Okazało się, że Biblia nawiązuje o wiele częściej do tego, co ma przyjść, do tego, co ma się stać. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest to jeden z najbardziej strategicznych momentów w życiu ludzkości. Ta końcówka, ten finisz, to dobieganie do mety świata. Uważam, że jest to bardzo, bardzo strategiczny moment. I to, że wiele słów zostało zapowiedzianych, jakby zapieczętowanych, czekają na swój dzień. Wydaje się, że o tym mówi też i prorok Daniel. Kiedy otworzymy Księgę Daniela, 12 rozdział, 4 wiersz, czytamy takie oto słowa. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. To znaczy, że w jakiś dziwny sposób to, o czym mówił Daniel, nie do końca będzie zrozumiane i nie do końca było zrozumiane przez tych, którzy to czytali, ale była nad tym jakby jakaś pieczęć zrozumienia, poznania i ona będzie otwarta w czasach ostatecznych. Kochani, to, co ja obserwuję w ostatnich, być może, żeby tak policzyć na szybko, 5 latach, ponieważ słucham różnych wykładów, interesuję się też tym tematem, widzę jakby wzrost poznania. O tym też mówi Daniel nieco wcześniej w tym samym miejscu, że wzrośnie poznanie, że to coś się stanie w czasach ostatecznych. Wierzę, że Pan zacznie wylewać ducha poznania na swoich sług, na swoje sługi, na braci, na siostry, na wszystkich. Zacznie wylewać swoje poznanie i pewne rzeczy, które do tej pory były zakryte, zaczną być odkrywane. I oto kiedy czytamy czy słuchamy różnych wykładów, to jest niesamowite, że właśnie w ostatnich latach jakby to poznanie wzrasta. Jakby zaczynamy celować coraz trafniej. Porównywanie do tego, co się dzieje na świecie, okazuje się być coraz bardziej trafniejsze. Wydaje mi się, że na naszych oczach, bracia i siostry, spełnia się to, co Pan powiedział dawno, dawno temu w Księdze Daniela. Że wzrośnie poznanie, że rzeczy zaczną być jasne, że oto otwarte zostaną księgi. Oczywiście, można to też podsunąć, jakby podprowadzić do samej techniki, do nauki, do wiedzy. Czyż świat nie wzrasta w poznanie, w wiedzę? Czyż nie fascynują nas i nie zadziwiają nas technologie nowe? Tak, także to zapowiedział Pan, że wzrośnie mądrość, poznanie na ziemi. I tego doświadczamy i dzisiaj żyjąc na tej ziemi. A więc Biblia dzieli się na te jakby dwie części. To, co zostało już zapowiedziane i wykonane, ale tutaj też zwracam uwagę na to, że Biblia o tyle jest fascynującą księgą, że czasem coś, nawet jeśli było wykonane, może zdarzyć się i ponownie. To o tym czytaliśmy i o tym czytamy wielokrotnie. Przecież cuda, które czynił Elizeusz, były powtarzane i przez Pana Jezusa. Przecież rozprowadzenie czy rozproszenie Izraelitów po krajach działo się nawet nie raz, czy nawet dwa. I dzieje się także i dzisiaj na naszych oczach. Albo działo się, ponieważ o tym będziemy też dzisiaj mówić. Więc przechodząc dalej, ponieważ zapowiedziałem, że będziemy chcieli sobie odpowiedzieć na ten intrygujący termin, środek świata, oto mamy naszą kulę ziemską i pozwólcie, że odniosę się troszkę do tego obrazu, ponieważ bardzo mi się podoba. To istnieje taki fragment, w którym napisane jest, że Pan podtrzymuje wszystko przy życiu. I jeśli miałbym w jakikolwiek sposób zobrazować to ten obrazek jest chyba najlepszy. Oto Pan jakby w swoich rękach trzyma cały świat, trzyma nasze życie, trzyma ciebie i mnie. I gdyby choćby na chwilę zapomniał o mnie, o ciebie, czy o zwierzętach, czy o kimkolwiek, zginęliby wszyscy.
ponieważ Pan jest jakby esencją życia wszystkiego tutaj na ziemi. Te wszystkie ruchy gwiazd, te wszystkie prawa we wszechświecie, tak jakby On spaja całym sobą. Więc taki jest Pan, On wszystko trzyma w swoich rękach. Ale czy wiesz, gdzie jest środek świata? Oto w tym Bożym, na tym Bożym globusie, który kiedyś, pamiętam, wisiał tutaj z okazji, chyba to były obchody, tak, Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. Pojawił się to taki ogromny globus nadmuchany. I wówczas też mi się to przypomniało, rozmyślałem o tym, teraz tym bardziej. Czy wiesz, gdzie w tym Bożym, na tym Bożym globusie, w tym Bożym zamyśle jest środek? Jest środek. Gdzie jest środek? Oto możemy sobie próbować gdzieś tam policzyć środek, biorąc południki, równiki, krzyżując je ze sobą, ale to nie da nam tego Bożego miejsca, które wyznacza środek. Jak myślicie, gdzie to jest? Pewnie wiecie, ale ja postaram się odpowiedzieć Bożym Słowem na to. Otwórzmy sobie taki oto werset. Księga Ezechiela, 38, rozdział 12, wiersz. Oto czytamy taki oto tekst, że wcześniejszy werset mówi o tym, że wyruszy ktoś, aby najechać na pewną ziemię. I czytamy w tym wersecie, aby brać łupy i grabić, i aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane. I przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, tu już pojawia się pewna wskazówka, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka, i to jest to niezwykłe miejsce w Biblii, w zasadzie jedno takie miejsce, które mówi, że jest takie miejsce na całym globie, które można nazwać środkiem świata. Mieszka w środku świata. I wiemy, że tym miejscem jest Izrael. Jest Ziemia Święta, jest Izrael. Gdy przeczytamy cały ten rozdział, wiemy, że wyruszy, chyba tam jest z kraju północy pewien człowiek, wyruszy wojsko właśnie najechać na Izrael, aby najechać na Izrael. Ale żebym nie był tutaj bardziej krążący w domysłach, posłużę się jeszcze jednym wersetem. I oto ten werset znajdziemy w tej samej księdze, ale w 5 rozdziale, w 5 wierszu. I czytamy takie oto słowa. Tak mówi Wszechmocny Pan. Tak jest z czym? Z jakim miastem? Z Jeruzalemem. Więc już nie pozostawia nam w zasadzie żadnego wyboru tutaj Pan Bóg, aby doszukiwać się środka świata. Czytamy dalej tak. Umieściłem je pośród narodów. Inne tłumaczenia oddają to lepiej, trafniej. W centrum narodów. A dookoła niego kraje. Wyobrażam sobie, jak Pan to uczynił i wydaje mi się, że w Jego centrum zawsze była Jerozolima. Zawsze było to miasto. Jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie miasto ma z góry spaść z nieba, to wiemy, że to będzie Jerozolima. Nie wiem, inaczej pewnie będzie wyglądała, ale to jest zawsze to Jeruzalem. To jest zawsze to miejsce, to jest zawsze to miasto. Więc gdzieś w tym sercu, w centrum tego świata Pana Boga, centrum jest Jeruzalem, jest Izrael. To jest środek świata. Wiem, że wielu, wielu ludzi na świecie z tym by się nie chciało zgodzić. Polacy myślą, że centrum świata to jest Polska. Stany Zjednoczone myślą, że centrum świata to są Stany Zjednoczone. A pewnie Izrael myśli, w ogóle nie wiedząc o tym, że to Izrael jest centrum świata. I wszyscy tak myślą, że są w centrum świata. A jednak Biblia mówi dzisiaj, nie z tego względu, że jest to lepsze miejsce. Nie z tego względu, że jest to jakieś inne miejsce. Z tego względu, że Bóg tak postanowił. Jest to centrum świata. I dlatego o tym mówię, ponieważ na to musimy zwrócić uwagę, bo właśnie to centrum, w tym centrum coś zacznie się dziać u końca czasów. I chcąc, nie chcąc, i czy ktoś myśli, że Polska to jest centrum, i czy ktoś myśli, że to Stany Zjednoczone są centrum, oczy wszystkich zwrócone będą w dniach ostatecznych na Izrael. Powiada w objawieniu apostoł Jan, już teraz tak przypomina mi się,
że oto nawet wtedy, kiedy tych dwóch świadków Bożych będzie stało w Jerozolimie i będą zabici, oczy wszystkich zwrócone będą właśnie tam. Nawet prezenty zaczną sobie rozdawać z powodu tych dwóch świadków, którzy zostali zabici. A więc coś zacznie się dziać. Ale chcemy w zasadzie mówić o dzisiaj pewnym tekście, który rozpoczyna te wydarzenia właśnie w centrum świata. Oto tak jak już było zapowiedziane, Dolina Suchych Kości. Każdy z pewnością wie, w którym miejscu znajduje się ten tekst, ale także mogę powiedzieć dzisiaj z całą świadomością, że nie wszyscy, którzy czytają Biblię na całym obliczu ziemi, wiedzą, o czym ta historia tak naprawdę jest. Ponieważ tak jak już powiedziałem, istnieją dwa zrozumienia. Istnieje to powszechne, na ogół używane do różnych celów zrozumienie tej księgi, tego rozdziału, ale istnieje także to, na które ja dzisiaj szczególnie chcę zwrócić uwagę, a więc to oryginalne. Pozwólcie, że przeczytamy sobie bardzo szybko ten tekst. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą. I dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos. A oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie. I ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. A oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. Kochani, to powszechne zrozumienie, a więc takie ogólnie panujące zrozumienie, można zawrzeć praktycznie w jednym słowie. Jedno słowo, które określi to, w jaki sposób my się posługujemy tym rozdziałem i bardzo często w jaki sposób usługujemy na podstawie tego fragmentu. Jeśli mógłbym tu jedno słowo przywołać, to bym przywołał właśnie takie. Przebudzenie. Przebudzenie. I oto w tym powszechnym zrozumieniu, w tym ogólnym zrozumieniu wyrażamy wtedy taką oto zależność, że te suche kości, o których mówi prorok Ezechiel, to nic innego jak społeczność, która być może zletniała. Albo być może człowiek, który w swoim duchowym życiu zletniał, który już nie jest tak duchowy jak był, który już nie przeżywa Boga tak jak do tej pory. I często w taki sposób właściwie usługujemy, mówiąc, że ta Dolina Suchych Kości to często jest nasze życie, to często jest moje życie, które nabawiło się jakiejś letności, jakiejś choroby, którą można nazwać letnością. I idąc dalej za tym powszechnym, ogólnie panującym zrozumieniem, wyrażamy wtedy następną zależność, że tym ożywczym tchnieniem jest Duch Święty, że to Duch ożywia, że potrzebujemy wówczas Ducha, aby ożywił te zletniałe, wysuszone, spragnione serca. I w taki oto sposób używamy tej księgi, aby zwiastować na ten temat.
I jeszcze jest ostatnia, można powiedzieć, zależność, że ta powstała rzesza wskutek działania Ducha Świętego to nic innego jak żywy, duchowy, owocny Kościół. I takie jest jakby powszechne zrozumienie tej księgi. A więc mówimy wówczas, że istnieje coś takiego jak susza w naszych sercach, że potrzebujemy deszczu Ducha Świętego, co zaowocuje duchowym życiem. I to, kochani, zgadza się z tym, o czym Pan Jezus mówił, bo przecież Pan Jezus w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 37 wierszu mówi tak: jeśli kto pragnie, a więc można pod te słowa jakby podłożyć, jeśli ktoś jest wysuszony duchowo, jeśli ktoś jest spragniony, jeśli ktoś potrzebuje powstania, niech przyjdzie do mnie i pije. Niech przyjdzie do Jezusa i napije się z tego zdroju wód żywych, Ducha Świętego, który jest w stanie go ożywić. A więc jest to powszechne zrozumienie tego fragmentu. To, które według mnie ja najczęściej spotykam właśnie tego typu kazania, tego typu rozważania, kiedy słyszę, że ktoś posługuje się tym rozdziałem. Rzadko kiedy, nigdy nie słyszałem, być może wyście słyszeli, którzy już jesteście dłużej w zborach i słyszycie ten fragment, ten rozdział częściej, być może słyszeliście inne rozważanie na podstawie tego rozdziału. Ja nigdy. Ale wydaje mi się, i ja się na tym złapałem, że wiele fragmentów Bożego Słowa znamy aż jakby za dobrze. To jest z takim drżeniem powiedziane, ponieważ mamy znać dobrze Boże Słowo. Ale czasem w tym naszym poznaniu jakby nie dopuszczamy innych myśli. Nawet czasem tych prawidłowych myśli. Tak uczepimy się jakiegoś już ogólnie powtarzanego rozważania, że czasem zapominamy i mijamy się z celem. I chociaż to rozważanie oczywiście nie jest złe, ale w moim przekonaniu, i dzisiaj postaram się na podstawie Bożego Słowa to wyjaśnić, oryginalne znaczenie tego rozdziału jest zupełnie, zupełnie inne. I to myślę, że nas wszystkich, jak tu jesteśmy, zainteresuje. Ponieważ jak zrozumieć więc oryginalne znaczenie? Więc gdzie doszukać się oryginalnego znaczenia, tego prawidłowego znaczenia tego rozdziału? Po pierwsze, istnieje zasada, na którą zawsze powinniśmy zwracać uwagę, że jeśli Biblia sama siebie tłumaczy, tam na próżno nasze interpretacje. Dam wam pewien przykład. Kochani, już przytaczany wcześniej przykład Pana Jezusa. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Człowiek, który skończyłby czytać w tym momencie i tak rozpaliłoby się jego serce do tego fragmentu i zacząłby się modlić i rozważać i pytać i szukać, być może tak w swoim duchu, co jest tym odpowiedzią na to pytanie. I gdyby to tak spróbował zrozumieć, no tak, zdarza mi się przecież, że chce mi się pić, więc czy nie lepiej jest czasem pójść do sklepu, niż powinienem może pytać Pana, żeby się napić wody? I tak człowiek by może próbował zrozumieć ten fragment i pytał Pana: Panie, powiedz mi, co to znaczy? Przecież nie może oznaczać to zwykłego picia wody. I oto pewnie usłyszałby w pewnym momencie głos Bożego Ducha: czytaj dalej, przeczytaj dalej, otwórz Biblię i przeczytaj dalej. Ponieważ wiele razy ludzie starają się interpretować to, co Biblia już dawno sama wytłumaczyła. I zamiast interpretować, powinni odrobić lekcję domową czytania Bożego Słowa. A lekcja domowa czytania Bożego Słowa brzmi następująco. Nieco dalej, przecież dwa wersety dalej. A to mówił o kim? O Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli.
Więc na próżno szukać jakichś interpretacji, na próżno rozważać ten fragment pod kątem różnych wyjść i różnych sposobów, jeśli sam Pan Jezus tłumaczy, o co mu chodziło w tym, co powiedział. To chciałbym wam tylko jakby opisać zdarzenie, które miało miejsce. Kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, miało miejsce pewne święto żydowskie. I podczas tego święta był taki oto ceremoniał czerpania wody ze studni. I dlatego Pan Jezus, wykorzystując ten moment, stanął i głośno zawołał: kto pragnie, niechaj przyjdzie i pije. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I z pewnością wielu ludzi wówczas zastanawiało się, cóż to, przecież tu pełna studnia, a co ten człowiek ma mi do zaoferowania? Ale jednak Pan Jezus mówił o czymś innym. Ta studnia nie miała do zaoferowania tego, co miał do zaoferowania Pan Jezus. A Pan Jezus miał do zaoferowania wody, której jeśli człowiek się napije, nigdy już nie będzie suchy, nigdy już nie będzie w takim stanie spragnienia w taki sposób, jak do tej pory. Kochani, a więc taka jest jakby nauka obcowania z Bożym Słowem, że jeśli Boże Słowo samo się tłumaczy, nie próbujmy forsować swoich myśli, nie próbujmy pogwałcać tego tłumaczenia, stawiając sobie jakieś swoje. A więc Biblia tłumaczy siebie samą wielokrotnie. I w tym przypadku, w naszym przypadku, czytamy oto takie słowa. W 11 wierszu tej księgi, którą czytamy. Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. A więc te kości to nie prorok. Te kości to nie ożywcze tchnienie. Te kości to cały dom izraelski. Więc znowu podpowiadam, na próżno by było próbować interpretować to w jakiś inny sposób, aczkolwiek ten, o którym powiedziałem, ten powszechny, warto też używać, aby jakoś się mobilizować do tego, aby szukać Ducha Świętego. Jednak w swoim oryginale ten tekst mówi o tym, że kości, o których mówi Ezechiel, to dom izraelski. Dom izraelski, a więc naród Izraela. Czytamy dalsze oto wskazówki, że w 11 wierszu tym samym powiada ten dom izraelski, te kości powiadają tak: uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja. Zginęliśmy. A więc znaleźli się, ten dom izraelski, te kości, znalazły się w absolutnie paskudnym położeniu. W absolutnie niedogodnym położeniu, złym położeniu, w którym usta ich wypowiadają z żalu nad tym swoim położeniem, że uschły ich kości i rozwiała się ich nadzieja. Więc z tego fragmentu wiem, że to położenie nie było miłe. To położenie było trudne. To położenie, w którym się znaleźli, sprawiało, że ich nadzieja gdzieś ulatywała bezpowrotnie. I pozostaje nam pytanie, cóż to za położenie, w którym się znaleźli? Cóż to za miejsce, w którym powiadają, że uschły ich kości i rozwiała się ich nadzieja? I tu musimy spróbować jakoś do tego dojść. Oczywiście nie będziemy błądzić w naszym próbowaniu, rozważaniu tego w jakiś inny sposób, jak tylko spróbujemy na podstawie Bożego Słowa na to odpowiedzieć. Istnieją trzy sposoby, które ja przygotowałem odnośnie tego fragmentu, jak zrozumieć, o jakim położeniu, albo co było tym problemem, z którym zmagali się Izraelici w tym momencie, gdy mówili, że uschła ich nadzieja, że uschły ich kości. Co było tym problemem? Istnieją takie trzy sposoby. Pierwszy sposób to tak jakby zrozumienie problemu przez obserwację rozwiązania tego problemu. Już to tłumaczę, ponieważ może to brzmieć jakoś trudno. Kochani, gdybym tak powiedział, oto taki przykład, że miałem pewien problem z autem. No i z tego zdania nikt nie może się domyślić, jaki miałem problem. Wiecie tylko, że miałem problem z autem. Natomiast nie wiecie, jaki był ten problem. Ale gdybym powiedział, jak ten problem rozwiązałem, od razu będziecie wiedzieli,
co się z tym autem stało. I gdybym powiedział, oto miałem pewien problem z autem, ale pojechałem na stację benzynową i zatankowałem do niego paliwo. I oto problem się rozwiązał. No to każdy przecież zrozumie, że tym problemem był pusty bak, że tym problemem była świecąca po oczach kontrolka, która informowała mnie o problemie. Więc to jest właśnie zrozumienie problemu przez obserwację, w jaki sposób ten problem był rozwiązany. Inny przykład. No gdybym taki oto przykład dał. Miałem problem z rowerem. I znowu możemy sobie o to myśleć w taki sposób. No i był pewien problem, ale nie wiemy do końca, jaki problem. Ale gdybym podpowiedział, jak rozwiązałem ten problem, zaraz byśmy wiedzieli, co z tym rowerem się stało. A więc gdybym powiedział, że miałem problem z rowerem, ale oto wymieniłem w nim dętkę i napompowałem powietrze i już po problemie, od razu każdy by wiedział, że moim problemem z tym rowerem była przebita dętka. To powinno być oczywiste. Nie było przecież problemu z źle ustawioną kierownicą albo niedziałającymi przerzutkami. No w taki sposób tych problemów się nie rozwiązuje. Tak samo z autem. Więc jak zaobserwować, jak zrozumieć, z jakim problemem żyli Izraelici na podstawie tego fragmentu? Musimy przeczytać do końca tą księgę, do końca ten rozdział. I tam Pan Bóg podpowiada, jak On ten problem rozwiąże. I w ten sposób wiemy, co tym problemem było. Kochani, oto nasz kluczowy fragment. Księga Ezechiela, 37 rozdział, 12 wiersz. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów. Ludu mój, i co zrobię? Oto tak rozwiąże Pan ten problem. Doliny suchych kości. Co zrobi Pan? Wprowadzę was do ziemi izraelskiej. A więc problemem domu izraelskiego, co mogło być? To, że w tej ziemi izraelskiej nie byli. A więc już mamy jakby ten jeden sposób na rozwiązanie tego problemu zrozumiany. Więc naszym problemem, a ich problemem było to, że oni poza tą ziemią się znaleźli. I oto uschły ich kości i wysuszyła się, rozwiała się ich nadzieja i wołają do Pana. I Pan chce ten problem rozwiązać. I zapowiada, że ten problem rozwiąże. Wprowadzi ich z powrotem do ziemi izraelskiej. A więc to jest jeden sposób, aby to zrozumieć. Istnieje drugi na podstawie tego oto fragmentu. Kochani, jest taka wskazówka w tym fragmencie, jest takie słowo jak groby. To występuje tutaj takie porównanie. Pan Bóg mówi, że oni znaleźli się jakby w grobach. Że On chce ich wyprowadzić z tych grobów i wprowadzić do ziemi izraelskiej. Więc należy poszukać w Bożym Słowie, czy coś odpowiada temu porównaniowi, tym porównaniom. I oto kiedy otworzymy sobie trzecią księgę Mojżesza, przeczytamy sobie kilka wierszy, zrozumiemy, jak Pan określał stan przebywania Izraela poza ziemią obiecaną, poza Izraelem. Oto czytamy tak. Zapowiada Pan Bóg, was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza. Okazuje się, że nie idą na wakacje, że nie idą gdzieś na jakiś urlop, ale Pan Bóg zapowiada, że jeszcze będzie ich jakby ścigał tym mieczem. Miecz to nie jest nic dobrego. Miecz to jest symbol śmierci, przemocy. Więc to zapowiada Pan Bóg jakby podczas ich drogi, podczas ich przebywania poza ich ziemiami. I ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną. I 36 wiersz tej księgi. Tym, którzy pozostaną przy życiu wśród was, oto Pan Bóg zapowiada, że włoży zwątpienie do ich serc. Że tam, gdzie będą poza swoją ziemią, napełnią się ich serca zwątpieniem. Ja to znowu przytoczę ten fragment. Rozwiała się nasza nadzieja.
Zwątpienie w sercach się znalazło. A więc włożę zwątpienie do ich serc w ziemiach ich wrogów i płoszyć ich będzie nawet szelest zdmuchniętego z drzewa liścia. I będą uciekać, jak się ucieka przed mieczem. I będą padać, a więc umierać, choć nikt ich nie ściga. I następny wiersz, 38 i 39. Zginiecie wśród narodów i pochłonie was ziemia. To nic innego jak grób. Pochłonie was ziemia waszych wrogów. I oto ten najokropniejsze oblicze grobu czytamy w dalszym zdaniu. A ci, którzy z was się ostaną, zgniją za swoje grzechy w ziemiach waszych wrogów. A więc pasuje to do tego, o czym dzisiaj mówimy. Pan Bóg w swoim zamyśle jakby rysuje obraz ich przebywania poza ziemią. I to jest nic innego jak groby. Jak groby. Groby, które mają ich pochłonąć. Groby, które staną się ich rzeczywistością. Kochani, tym trzecim sposobem to zrozumienie, w jakich okolicznościach pisał Ezechiel. Kiedy Ezechiel był człowiekiem, który żył w Izraelu wówczas, kiedy Jeremiasz prorokował. Jeremiasz prorokował jako jeden z nielicznych, może tak powiem, ponieważ byli też inni prorocy, jako jeden z nielicznych proroków prorokował o tym, że Izrael będzie wypędzony. Oto wokół Jeremiasza było mnóstwo proroków. Hananiasz przecież był, który wziął to jarzmo, które pamiętamy, i inni prorocy, już teraz nie pamiętam z imienia, którzy uderzali go w twarz, kapłani, i którzy prorokowali zupełnie odwrotnie. Jeremiasz prorokował zburzenie, Jeremiasz prorokował zniszczenie i wygnanie. A oto ci przychodzili, mówili właśnie odwrotnie, że tu będziecie żyć, że wszystko będzie dobrze, że Bóg was zachowa. I oto Ezechiel tego wszystkiego słuchał. I nastał czas, kiedy Ezechiel razem z innymi doświadczył tego, czego nikt nie chciał doświadczyć w Izraelu. Doświadczył więzów i dalekiej drogi na wschód do Babilonu. Na jego oczach te proroctwa Jeremiasza się wypełniły i na własnej skórze to przeżył. I oto Ezechiel, prorok, szedł do ziemi, która nie była jego ziemią. I tam, będąc w ziemi babilońskiej, tam prorokował o powrocie do ziemi obiecanej. A więc, i to jest ten trzeci sposób zrozumienia. Oto Ezechiel, jakby przez usta Ezechiela Bóg dawał nadzieję temu ludowi, że nastanie czas, że z powrotem będziecie zebrani. Więc te trzy sposoby powinny dać nam jasne zrozumienie tego, że to, o czym mówi Ezechiel, mówiąc o Dolinie Suchych Kości, zapowiada ten błogosławiony powrót z grobów, do których doszli. Oto taki przykładowy grób żydowski. I kochani, tych grobów stało się, można powiedzieć, bardzo wiele. Ale błogosławione jest to, że wszystkie Pan Bóg zapowiedział, wszystkie te groby się otworzą i pewnego dnia wrócą do swojej ziemi. I tak jest Boże poselstwo tej Doliny Suchych Kości. Więc możemy dzisiaj interpretować to na różny sposób, ale w swoim oryginalnym znaczeniu Ezechiel, Bóg przez Ezechiela zapowiada błogosławiony powrót Izraela do swojej ziemi. I o tym będę chciał później nieco szerzej mówić w innym może dniu, w innym czasie. Natomiast chciałbym coś jeszcze powiedzieć. Kochani, czytamy oto takie słowo, że Bóg kazał Ezechielowi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. Zupełnie wyschłe. I pozwólcie, że zarysuję pewną scenerię, taką historyczną. Oto czytamy z historii, wiemy, że w 135 roku
Izrael został wypędzony ze swojej ziemi. To nastąpiło powstanie żydowskie tam w Izraelu, które zakończyło się fiaskiem, niepowodzeniem. I z tego powstania, owocem tego powstania zbrojnego, powstania było ich wypędzenie z ziemi. I na oczach wszystkich w tym roku właśnie dokonało się to, co Bóg już od dawna, dawna zapowiadał. Wypędzenie z ziemi. I zapowiadał to przez usta proroków. I czytamy, że to, co mówił choćby przez Jeremiasza, ma troszkę inny wydźwięk. Czytamy w Księdze Jeremiasza 9 rozdziale 10, 15 wierszu. Obrócę Jeruzalem w gruzy. To właśnie się stało w tamtym roku. W legowisko szakali, a miasta judzkie zamienię w pustynię, gdzie nikt nie mieszka. I 15 wiersz. I rozproszę ich między narodami. I zwróćmy uwagę na to zdanie, które tutaj jest teraz wypisane. Między narodami, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie. I pośle za nimi miecz, aż ich wytracę. To rozproszenie jest inne niż te, które były do tej pory. Bo do tej pory rozpraszani byli do ziem, które znali i oni, i ich ojcowie. Ale tym razem rozproszeni zostaną do miejsc, których wówczas jeszcze nie znano. Choćby Australia, Chiny. Któż wtedy wiedział o Ameryce Północnej, o Ameryce Południowej? A przecież historia pokazuje nam, że Żydzi, Izrael rozproszył się po wszystkich ziemiach świata. Ileż to Izraelitów zamieszkało w Ameryce Południowej, w Argentynie? Któż z Izraelitów to wiedział, że takie miejsce istnieje? A więc Biblia zapowiada to bardzo precyzyjnie, że rozproszeni będą o wiele dalej. To nie jest już ziemia babilońska, to nie jest już ziemia Asyryjczyków, to nie jest ziemia gdzieś Macedończyków, Persów. Tym razem to są ziemie znacznie dalsze. Ziemie, które ani oni, ani ich ojcowie nie znali. I wróćmy do naszych dat. Oto w 629 roku wówczas panujący w tamtych rejonach pewien człowiek panujący nakazał mordowanie wszystkich Żydów, którzy w ogóle tam byli. Więc jeśli jakikolwiek Izraelita znalazł się w tych rejonach, w Izraelu, każdy człowiek mógł go zabić bez żadnych skrupułów. Żydzi wówczas od tamtej pory mieli zakaz wstępu do Jerozolimy. Kochani, kolejna data. 636 rok, zaczęły się rządy muzułmańskie. Od tamtej pory, jak powiada Biblia, poganie depczą to miasto. Deptana jest Jerozolima przez pogan. A to, jakie rządy muzułmanie potrafią mieć, i dzisiaj widzimy przed naszymi oczami. Widzimy, ponieważ obserwujemy, co się dzieje. A więc z pewnością nie były to rządy miłe i przyjemne. A więc Izrael na długi czas od tamtej pory został wyrzucony precz ze swojej ziemi. Do XX wieku panowało tam Imperium Osmańskie. Kochani, tyle czasu poza swoimi ziemiami, tyle czasu poza swoim domem uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Zadam parę pytań, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. Czy 2000 lat poza swoją ziemią ma potencjał albo ma moc sprawić, że nadzieja po prostu się rozwiewa? Że nadzieja na to, że kiedykolwiek jeszcze znajdziemy się w tym miejscu, o którym wiemy, że jest naszą własnością, dziedzictwem. Czy po 2000 lat, przy taki odstęp czasu potrafi uporać się z jakąkolwiek nadzieją? Gdyby tak przytoczyć, policzyć to na pokolenia, gdyby tak wyznaczyć, że jedno pokolenie ma 100 lat, 20 pokoleń prawie minęło, odkąd Izraelici zostali wypędzeni ze swoich ziem.
Czy 20 następujących po sobie pokoleń ma moc sprawić, że to ostatnie pokolenie już w ogóle zapomni o tym, kim jest? Kochani, ma moc to sprawić. Jednak w przypadku Izraela stało się coś zupełnie innego. Żaden kraj na obliczu całej ziemi nie powstał znowu po tak długim czasie jak Izrael. Tak długi czas bycia poza mapami. Przecież Polska była tylko w zasadzie ponad wiek. A oto Izrael znacznie dłużej, ponad 2000 lat. Istnieje coś takiego jak asymilacja, więc ktoś, kto znajdzie się w innym otoczeniu, w innym kraju, zaczyna być tym, kim są ci, którzy są w tym otoczeniu. No taki przykład dam. Iluż to Polaków wyjechało do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, do krajów zachodnich po upadku komunizmu. Ileż to osób wówczas wyruszyło w świat. I można pomnażać przykłady, jak wielu ludzi, mieszkając już tam, stało się takimi, jak oni są. Oto oni jeszcze mówili po polsku, oni mówili po tym języku, w którym się zna, powiedzmy po niemiecku. Ich dzieci jeszcze coś wiedziały po polsku, ale już ich kolejne dzieci już tylko wiedziały, gdzie jest Polska. Jakiś czas temu był pewien reportaż prowadzony, dokument na temat znajomości Amerykanów na temat naszego kraju polskiego. I oto jedna młoda dziewczyna gdzieś w moim wieku opowiada tak. Moi dziadkowie pochodzili z Polski, gdzieś w Europie. A więc już ona wie tylko, że gdzieś w Europie jest ta Polska. Ale dziadkowie pochodzili z Polski. Nie powie ani jednego słowa. Nawet nie zrozumie naszej kultury. A co już dopiero mówić o jakiejś tęsknocie za domem ojczystym. Ale wiemy, że z Izraelem było zupełnie odwrotnie. I dlatego Pan Bóg zadaje pewne pytanie, które podam już na sam koniec. I uważam, że to pytanie pada tu bardzo precyzyjnie. Oto czytamy, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? Czy ożyją te kości? Ja myślę, że Pan Bóg z przekorą zadaje to pytanie, można tak powiedzieć, pobudzając do pewnego myślenia, zadając jakby pytanie, które wyraża Jego możliwości. To jest pytanie bardzo trudne. I na to pytanie nawet Ezechiel nie umiał odpowiedzieć. Bo gdyby było to oczywiste pytanie, odpowiedziałby tak, Panie, przecież to prosta sprawa. Ale być może w swoim proroczym widzeniu widział coś więcej. Widział tych 2000 lat, widział tych 20 pokoleń, widział tych wszystkich Izraelitów po całej ziemi. I oto Pan Bóg zadaje pytanie, czy oni z powrotem wrócą do ziemi? I chociaż Ezechiel nie wiedział, jak odpowiedzieć, odpowiedział najlepiej, jak mógł. Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wiesz. I takich pytań Biblia widzi bardzo dużo. Marto, czy wierzysz, że twój brat? Piotrze, Janie, czy wierzysz, że ja jestem Synem Bożym? I takich pytań Biblia, tak jak już mówię, zadaje bardzo wiele. I wierzę, że w naszym życiu Pan Bóg wiele razy będzie zadawał takie pytania. Po to, abyśmy odpowiedzieli na nie i jednocześnie zachęcili siebie do wiary w Jego możliwości. A to, że stało się z Izraelem tak, a nie inaczej, ponieważ Izrael na nowo powstał jako państwo, jako naród, to jest faktem i to jest właśnie ten cudowny przykład tego, że to, co Pan powiedział, się wykonuje. I kochani, jeśli bym mógł wrócić do tego cudownego pierwszego wiersza, który przytaczałem na samym początku, i poznacie, że ja jestem Pan, i poznacie, że ja powiedziałem i wykonam, przez to ja Go poznaję. I przez to poznałem, że On jest Pan i że to, co powiedział, ma moc uczynić. I nikt nie byłby w stanie uczynić czegoś takiego. I ziemia nie widziała czegoś takiego, aż do momentu, kiedy Izrael na nowo powstał jako naród. I siedzący niektórzy tutaj na tej sali, być może
mogą wspominać sobie tylko ten moment. Gdzieś tam może są tacy, którzy urodzeni byli gdzieś już, to troszkę dawno było temu, ale pewne rzeczy się od tamtej pory wydarzały i być może śledziliście to. Niektórzy są, którzy jeszcze żyją, którzy są, którzy śledzili te wydarzenia, jak te kolejne wojny, jak to narodzenie, jak te kolejne wyprawy Izraelitów, jak te kolejne wielkie powroty na ziemię ojców. I to na naszych oczach, nie na moich, bo jestem jeszcze bardzo młody, ale można powiedzieć, na naszych oczach się dzieją takie cuda. Takie cuda. I to wydarzenie otworzyło, w moim przekonaniu, otwiera to wspaniałe, ten wspaniały czas dni ostatecznych. Ten tekst Doliny Suchych Kości kryje jeszcze wiele, wiele wspaniałych rzeczy, ale to odkryjemy następnym razem.